Od połowy marca w zespole szpitali miejskich sporo zmian. Wszystko w związku z koronawirusem. Przyjmujemy tylko i wyłącznie pacjentów pilnych. Co to jest pacjent pilny? To jest taki pacjent, który albo doznał urazu, albo zaostrzyły się u niego objawy chorobowe, albo to jest pacjent, który jest w systemie programów lekowych, albo który jest pacjent jest w systemie karty DILO, czyli karty onkologicznej. W szpitalu na Strzelców nie ma odwiedzin, a na Truchana z dzieckiem może przebywać tylko jedna osoba. Nie, tylko mam rękę złamaną. Proszę tam przejść. Pacjenci, którzy zgłaszają się do szpitala z objawami infekcji wirusowej, przechodzą wstępną selekcję. Jeżeli pacjent jest młody, w sile wieku, przychodzi do nas, mówi, że ma katar, kaszel i ma gorączkę, to właśnie jest umiejscowiony w takim kontenerze, gdzie podchodzi do niego ratownik, lekarz, bada go, robi wymaz, no i czekamy na wynik tego, czy jest obecność wirusa, czy nie. Jeżeli jest obecność, to trafia do jednoimiennych szpitali, Bytom, Chorzów albo Tychy, a jeżeli nie, przychodzi do nas na izbę przyjęć, przyjmujemy go na oddział, jeżeli taka potrzeba jest. Co innego robimy, kiedy jest pacjent w starszym wieku, podeszłym wieku, kiedy ma choroby współistniejące, który wymaga jakiejś diagnostyki. Czy jest przyjmowany nie do tego typu kontenera, tylko na drugim piętrze mamy wydzielone miejsce na obserwację tego pacjenta. On w trakcie ma również wymaz wykonywany i całą szereg diagnostyki, czyli kolonoskopię, rektoskopię, może gastroskopię, może EKG i RTG. I też czekamy na wynik. Tamtą strefę traktujemy jak potencjalnego pacjenta zakażonego. Zespół szpitali miejskich zaopatrzył się w nowoczesną aparaturę do diagnostyki infekcji wirusowych. Przepustowość jest 4 badania na godzinę. Czyli możemy ich zrobić w ciągu 6-8, około 30-40-50 maksymalnie badań. I ta ilość całkowicie wystarcza do naszych potrzeb szpitalnych i naszych potrzeb wszystkich ośrodków w Chorzowie. ZSM otrzymał 200 tysięcy złotych z budżetu miasta na środki ochrony osobistej. Mamy na tyle środków, że każdy jeden pracownik może się czuć bezpiecznie. Za te pieniądze szpital kupił też testy przesiewowe. To są one testy kasetkowe szybkie. Wprawdzie mają sprawność do 95%, taką miałem wiarygodność, czy nie 100%, ale zakupiliśmy ich, mamy około 1500 testów, głównie dla diagnostyki naszego personelu. Chorzowscy medycy zdają egzamin z odpowiedzialności. Załoga trzyma się dobrze i mam nadzieję, że dzięki temu właśnie, że czują się bezpiecznie, że mają odzież ochronną, że mają to wszystko, co jest potrzebne, to do pracy stawiają się normalnie i pracują normalnie.